Witam wszystkich. Dzisiaj zaprezentuję kolejne urządzenie. Trochę mniejszą wiertarką, znaczy wkrętarkę. Wkrętarkę, nie wiertarkę, tylko wkrętarkę. To kupioną w Lidlu. Parkside. Ktoś mi zarzucił, że trochę za dużą kupiłem. Za dużej używałem wkrętarki do demontażu komputera. Więc postanowiłem kupić coś mniejszego. Otwieramy tu walizeczkę, to właśnie zapakowane taką fajną walizeczkę praktyczną. Jest takie malutkie. Idealne do takich drobnych prac przy jakichś skręceniu drobniejszych rzeczy. Tu mamy główne urządzenie, tu mamy głowicę. To jest głowica kątowa. Jedna przejściówka, to jest druga przejściówka. To jest chyba ta głowica, która się nakłada do wkręcania. Tylko tutaj patrzę, że będę musiał trochę się podszkolić. Jeśli chodzi o to. Bo tu coś widzę, że jest tak dziwnie. Tu jest głowica znowu do cięcia. Ciekawe jestem sam, jak się to montuje. Bo póki co, to tutaj trzeba będzie chyba coś zdemontować tutaj. Coś możemy się... O! Tą gumową nakładkę. I mamy jeszcze coś takiego. Głowica kąta, jest głowica kątowa. O! A, czyli trudno dostępnych miejsc. Dobra. Oj, oj. O! Tu trzeba nacisnąć, boki trzeba nacisnąć i wcisnąć. Dobra, wiem co chodzi, to jest ładowarka. To jest USB, ładowarka USB. Typowy przewód. To mnie sknocił tej prezentacji. I tu jest taka ta normalna głowica do wkręcania. O. I tu chyba się... Aha, czy to jest taki, a, już wiem, do najmniejszych wkrętów. A, też obroty, prawo, lewe. Właśnie obroty. Tu mamy gniazdo ładowania. To jest takie pierwsze użycie, także wybaczcie, że to jest obroty lewe, obroty prawe. I tutaj mam parę takich właśnie, o, bitów. Ale coś mi się to nie podoba, bo bije. A nie powinno. Powinno się równo obracać. No to już jest minus. Wkrętek krzyżykowy. Też jakoś tak lata we wszystkie strony. A nie powinien. Zobaczymy te małe. Tu mamy zestaw bitów. To jeszcze przetestuję na spokojnie później. To było ułożone. O, tak ułożone. Są takie małe bity. Czyli kto będzie oglądał? No, z tymi małymi bitami jest lepiej. No tutaj. A, bo to jest tych większych. Jakaś regulacja obrotów chyba nie ma, a jest podświetlenie też. Bitów jest sporo. Są też na przykład... Są też torksy. Torksy i krzyżykowe, typowe. Także trochę tutaj jest tego, są płaskie. Są płaskie. Ten taki. To jest tak zwykła. A to jest znowu coś takiego, tylko teraz. To trzeba jakoś odblokować. No tutaj mam w ogóle tego nie używać na tym, na tej powierzchni. Nie wiem, jak to się
Tu się powinno chyba coś naciskać. To muszę jakoś odblokować. No, ale to nie chcę tego próbować, bo to też mnie nie poniszczył czegoś. Ale to prawdopodobnie... A, czy to jest nóż? To jest nóż, tylko jak go używać, to nie wiem jeszcze. Będę musiał się zapoznać z instrukcją obsługi. To potem tą główną głowicę, ona bardziej będzie przydatna. Oczywiście trzeba tutaj to naładować. Użyję tego kabla. Nie wiadomo, ile jest naładowany ten akumulator. Nie wiem, czy jest wskaźnik ładowania w ogóle, tu gdzieś. Coś tutaj jest chyba. O, jeszcze jedna rzecz. To jest wskaźnik prawe, lewe, ale pewnie ładowanie będzie dobre. Weźmy tutaj ładowarkę do telefonu. Wpiąć. Tu mam ładowanie. Idę do ładowania. Dobra. Sobie ładuję, a ja sobie to już wszystko spokojnie przeanalizuję. To jest instrukcja obsługi jeszcze. Przeczytać najlepiej. Później, PakSide jeszcze nie użyłem. Znaczy nie, jakieś tam narzędzie mam PakSide, jakieś gadżety, ale tak nie kupowałem, że jestem. Też mi były 20 V akumulatory w tych innych urządzeniach, ale nie wiem, czy są kompatybilne z tym My Project. Także mówię, to no, póki co to PakSide'ów nie kupuję. To są jakieś tam adaptery do akumulatorów na 20 V. Nie wiem, czy one pasują te większe, przy tych większych narzędziach, bo to jest, mówię, to jest taki podręcznik wkrętak lepszy niż wkrętarka. Także mówię, tutaj przy jakichś drobnych pracach, rozkręceniu np. tego laptopa, ktoś mi tam zarzucił, że za dużej wkrętarki użyłem. Do takich drobnych prac to właśnie jest to przeznaczone. Środki się reguluje. Ale to jest dobrze. Dobrze, bo to jest wskaźnik, ale gdzie tu powinno być? Sprawdzę, sprawdzę. O, a tutaj, bo to jest, o, tak powinno być, bo to jest, no, moment. Tu jest wskaźnik. Czy jeszcze muszę się doszkolić tutaj. W zakresie tego używania, ale widzę, że już mniej więcej wiem, jak to działa. Jak wkrętarką się już nieraz obsługiwałem, więc trzeba jeszcze trochę poczytać. Może jeszcze zaprezentuję działanie tego przecinaka. Jak on działa tutaj. Obecnie sobie taki kawałeczek tej książeczki. Nie widziałem, jak to się robi. Myślałem, że to inaczej trochę pracuje. To użyłem. Tu się to wkładamy w tą szczelinę. Na przykład papier, kilka was papieru. Utniemy. Zniszczyć tej broszury, to brzegi są obecne. Przecina to 3 mm skórę, jakiś karton, taki delikatny materiał, jakieś tkaniny. Wygląda. Ucięciu się. Dobrze, dziękuję za uwagę. Taka była prezentacja tej maszynki, czyli wkrętarki z sprzętem. Teraz wkręcenie śrub wkrętów. Jest miękkie drewno, bo twarde tak nie bardzo się chce w ogóle rozpocząć. Większego. No, prawe ucho na boku.
Będzie ciężko. Nieźle. Rupało się niestety. Nie ma problemu. O, to są takie coś się dzieje. Przerywa pracę trochę. Ja mam tendencję do przerywania pracy. Coś nie styka. Że mówię, nie jest to idealne. Już się zniszczył łeb. Bit jest mocny. To jest problem. Jeszcze coś znajdziemy. Krótki jakiś. Mniej więcej małe wkręty to on sobie poradzi. Większe już trochę gorzej. Trzeba idealnie dopasować bita do przy każdej wkrętarce, bo niszczy łeb. Także tak to wygląda to urządzenie. Parkside Pass D5.